Ale nie jesteś rozczarowana tym, jak żyjesz. Ależ skąd? Jestem rozczarowana. Nie podoba mi się. Absolutnie mi się nie podoba. Patrzę na moje dzieci, jak one się buntują tak klasycznie, wiesz, tupią nóżkami, ja tupię nóżkami. Natomiast po prostu no, z moim podejściem do życia i z takim mimo wszystko niepoprawnym optymizmem, ja mam w sobie te cholerne jakieś takie, wiesz, ten mechanizm, że ja muszę wstać i muszę iść. To czekacie wieczna szarpanina, masz tego świadomość. A depresja też może ci się przydarzyć. Wiesz co, nie. Ja nawet chciałam to sprawdzić, czy ja mam depresję. Okazuje się, że nie mam depresji. Ja strasznie chciałam zwalić na jakąś medyczną sprawę, jak to łatwiej wtedy żyjesz, jak wiesz, że a, to! To dlatego jesteś taka porąbana. Aha, nic mi nie jest. Życie mi jest, wiesz? To życie cię tak odchudza? Wiesz co, ja się sama odchudzam, w tym sensie, że mam ogromną samodyscyplinę i wymyśliłam sobie, że będę tak wyglądała. Dokładnie tak. Ja generalnie jestem taka, że ja muszę sobie wyżyłować coś na maksa. Wtedy czuję, że żyję. To też jest super. Osiągasz coś, trzymasz to za mordę i mówisz sobie, zobacz, kurwa, jaka jestem mocarna, nie? Zobacz, jak ja mogę. Jak ja mogę, nie? Boisz się latać? Latać? Latać samolotem, wsiadać do samolotu. Tak! Nie lubię latać. I zawsze jak latamy z Joanną, to zawsze jej mówię to samo. Tym razem ten samolot za szybko leci. On leci za szybko. Słuchaj, ja to czuję. Słuchaj, na bank przypieprzymy teraz. No tak, mówisz to za każdym razem. Mówię, nie, ale to jest ten raz, wiesz, histeryczka. No. Wiesz, dlaczego o to pytam? No, nie. Wiem to z własnego podwórka. No. Brak kontroli, czyli ponieważ... Ja hamuję z pilotem w trakcie, wiesz o co chodzi? Wyglądasz na osobę, to chyba nie tym akurat. Aha, to jest gaz. No i już przypieprzyłam i już jest 6 punktów, dziękuję bardzo. Juhu. Nie, kochana, dobrze, no i znowu poszło w dowcip. No. Kontrolujesz się, nie? Skoro opowiadasz mi o tym, jak bardzo potrafisz zadbać o ciało. Teraz tak mam. Teraz tak sobie wymyśliłam. To mnie dociska. Jak coś mi wpadnie innego do łba, to będę się dociskać w jakiś inny sposób. No ale na siłownię to też chodzisz, nie? To jest taka moda teraz, wynajmujesz prywatną panią za ciężkie pieniądze, przyjeżdża do ciebie do domu. Nie ma się urodził taki, który mógł mi powiedzieć, że ja mam coś robić w ogóle, wiesz. Weź tam ćwicz. Nie rozśmieszaj mnie w ogóle.